Dlaczego jesteś ciągle zmęczony? Cóż, odpowiedzi można szukać bez końca, tym bardziej, że to ciągłe uczucie takiego wyczerpania nie dotyczy tylko ludzi starszych, ale nastolatków, dwudziestoparolatków, czy takich osób jak ja, trzydziestoparolatków. Od 2010 roku przez lata zmagałem się i czasem nadal mi się zdarza wrócić do domu koło 16, coś zjeść i dosłownie przysypiać tak, że zaczyna się moja tytaniczna walka o to, by nie zasnąć na dobre. Gorzej, bo miałem długo tak, że jak kładłem się z książką, nawet w południe, w środku świeżego, przyjemnego dnia, to przy drugiej stronie zaczynałem dosłownie odpływać. Wiele się zmieniło, gdy zrozumiałem kilka elementarnych zasad i wydaje mi się, że ta nudna triada odpowiedzi sen, wysiłek fizyczny i dieta to coś, co każdy wie i próbował i teraz w desperacji już próbuje trzeciego cyklu oczyszczania czakr oraz kupuje kosmiczne, drogie suplementy u jakiegoś znachora, bo usłyszał, że trzeba odkwasić organizm i usunąć z niego metale ciężkie lub łyka pochodne, narkotykopodobne wspomagacze. Nic z tych głupot. Zadajmy sobie dzisiaj proste pytanie, czy faktycznie wiesz, co to znaczy dobrze się wyspać, czy mieć dobrą dietę dookoła snu? Sprawdzimy to i odpowiemy na pytanie, dlaczego jesteś ciągle zmęczony. Lecimy. Jeśli chcesz zakończyć odwlekanie wprowadzania zmian w życie, zacznij od mojego kursu i książki Pożegnaj prokrastynację. Link z atrakcyjną ceną znajduje się w opisie. Pomówię dzisiaj o dwóch rzeczach, na których naprawdę nieźle się znam i sprawdziłem to zarówno w literaturze, jak i na sobie, o śnie i diecie wokół snu. Po pierwsze, źle śpisz i masz rozregulowany cykl dobowy. Okej, więc od razu sprowokuję wszystkich spryciarzy piszących, że oni od lat śpią 6 godzin i jest super i bombka. No nie, to tak nie działa i działać nie będzie. Oczywiście ludzie różnią się między sobą w ten czy inny sposób, ale w tak krytycznym obszarze, jakim jest długość niezbędnego snu do regeneracji oraz sieć skomplikowanych cyklów hormonalnych w organizmie, nie różnimy się między sobą znacznie. To tylko prężenie mózgu i potraktowanie patologicznego długu snu jako swoją normę i zaraz pokażę dlaczego. Kluczowym w zarywaniu nocy będzie tak zwany dług snu i traktowanie spania jak małego chłopca, nad którym można się poznęcać, bo ten i tak nic nie zrobi. Zanim pokażę Ci, jak wiele głupot powtarza się na temat snu, zacznijmy od czegoś bardzo prostego. Popatrz na ten wykres. To wykres z niedużego badania z 2003 roku o tytule Skumulowany koszt nadmiarowej bezsenności. Skrócone tłumaczenie tytułu jest moje. Jest on zgodny z tysiącami innych obserwacji i badań, ale ten wykres bardzo dobrze pokazuje, co się dzieje z naszą uwagą, zdolnością do koncentracji i czasem reakcji, gdy zarywamy spanie. Na dole, na osi X, mamy ilość dni od 1 do 14. Na osi Y mamy tempo reakcji psychomotorycznej, czyli jak szybko po dotarciu bodźca przetworzymy go i zareagujemy. No i mamy 4 grupy osób. Jedna spędza 8 godzin w łóżku, druga maksymalnie 6 godzin, trzecia ma limit 4 godzin, no i ostatnia dostaje 0 godzin snu. No i konkluzje są jasne. Te osoby, które mają limit 8-godzinnego snu w przeciągu 14 dni, nie odczuwali specjalnego pogorszenia czasu reakcji psychomotorycznych. To znaczy, że nie mają pogorszonych funkcji poznawczych, podejmują szybko i trzeźwo decyzje, potrafią sprawnie ocenić to, co się dzieje w otoczeniu. Te osoby, które mają restrykcję 6 godzin, już w pierwszy dzień mają wynik taki, jak osoby z limitem 8-godzinnym po 14 dniach. I to się nawarstwia. Pojawia się tak zwany dług snu, który kumuluje się do średnio 10-krotnie wolniejszego czasu reakcji na końcu 14-dniowego okresu. Te osoby, które spędzają w łóżku 4 godziny pod koniec 14-dniowego eksperymentu, miały aż 16-krotnie gorszy czas reakcji. Dług snu u takich osób jest potężny. No i jak widać, osoby, którym po prostu odmawiano snu, po 3 dniach po prostu wszystkie skapitulowały z badania. Nie da się po prostu nie spać i normalnie funkcjonować. No i niby logiczne. Dorosła osoba powinna spać między 7 a 9 godzin. To ogólne zalecenie. Spanie poniżej 7 godzin znacznie pogarsza wszystkie wskaźniki zdrowotne i wydolnościowe w organizmie i rozpoczyna nabieranie tzw. długu snu. Wskazuje na to dosłownie każde jakościowe badanie łączące sen z chorobami ciała, psychiki czy po prostu wydolnością organizmu. Z każdą kolejną godziną nabieraną do długu snu powiększają się nasze ryzyko przewlekłych chorób ciała i umysłu. Jest tutaj jednak kilka pułapek, bo wokół snu narosło wiele różnych mylnych przekonań, zupełnie niezgodnych z tym, co nauka ma do powiedzenia na ten temat lub źle interpretujących ustalenia badaczy. Zacznijmy od prostego pytania, posiadającego rozczarowującą odpowiedź.
czy można go spłacić. To ten dług snu, to jest odespać w weekend lub drzemać w dzień. Zasadniczo nie, ponieważ długi sen w godzinach nocnych koreluje kilka mechanizmów biologicznych w naszym organizmie. Nasz naturalny cykl dobowy i na przykład cykl melatoninowy, z czego ten drugi jest aktywny jedynie w godzinach nocnych. Układ melatoninowy uaktywnia się tylko w ciemności, a melatonina jest niezwykle istotnym hormonem odpowiedzialnym za szereg mechanizmów regenerujących nasze organy wewnętrzne, mięśnie przyszkieletowe i wiele innych funkcji. Dlatego też często w psychiatrii pacjenci z zaburzeniami snu otrzymują farmaceutyki z melatoniną, by po prostu ich organizm i psychika nie rozleciała się w wyniku braku snu. Tego cyklu regeneracyjnego nie uruchomi ani drzemka w ciągu dnia, ani przeciągnięcie spania w weekend. To, co w tygodniu nabierzemy do długu snu, zostanie spłacone w chorobach i złym samopoczuciu. Tu nie ma innej drogi. Gorzej, bo nawet jednorazowe zerywanie nocy zaburza cykle metaboliczne w organizmie, np. metabolizm cukrów, w tym glukozy. A badanie z 2018 roku wskazuje, że tzw. procesy kataboliczne mięśni przyszkieletowych, wynikające właśnie z braku odpowiedniej regeneracji i zaburzenia metabolizmu, prowadzą wprost do ogólnego poczucia osłabienia i niemocy. To zresztą ważna obserwacja, którą każdy mógł dokonać, gdy np. po mocno zarwanej nocy i śnie, tak symbolicznie 2-3 godziny, bierzemy się do dowolnego wysiłku fizycznego. Ma się wtedy takie poczucie, że mięśnie nie chcą do końca współpracować, aż bolą, a ruch odbywa się jakby w smole. Z tych też powodów praca na trzecią zmianę powinna być uznawana za pracę o podwyższonym ryzyku utraty zdrowia. Skoro wiemy, że optymalny czas snu to około 8 godzin w godzinach nocnych, to weźmy jednak jeszcze jeden źle interpretowany obszar wiedzy o śnie, czyli chronotypy, czyli preferencje naszego organizmu dotyczące naszej efektywności i pobudzenia. Po pierwsze, to nie jest tak, że mamy dwa chronotypy, to znaczy nocnoczowe i skowronki. Chronotypy faktycznie różnić mogą się preferencjami dotyczącymi godziny pójścia spać o 2, maksymalnie 3 godziny między ekstremami. Potem zaczynają się poważne zaburzenia snu. Na przykład bardzo silny skowroneczek będzie wstawał rześki o 5 z haczkiem, a zasypiał tuż po 21. Wyrazista sowa pójdzie spać o północy, a wstanie idealnie wyspana o 8 rano. Znaczne odchylenie od tych norm to już kwalifikujące się do leczenia zaburzenia snu. Maksymalna zdrowa różnica między skrajnymi typami chronotypów to 3 godziny. Większość ludzi jednak ma elastyczny chronotyp, który może sobie dopasować pod swój styl życia, a te odchylania między ludźmi porannymi czy wieczornymi nie są tak znaczne. Tak więc dobrze jest dopasować, jeśli możemy, swój styl pracy, ale pamiętaj, że to nadal jest dla większości element podatny na zmiany. Po drugie, większość ludzi nie ma pojęcia, jaki ma chronotyp, ale łatwo określa go jako nocny marek, bo pada ofiarą czegoś, co potocznie nazywa się nocną zemstą prokrastynatora. To oznacza, że w ciągu dnia są ci ludzie pozbawieni zupełnie kontroli nad swoim czasem, to znaczy ciągle są czymś zajęci, jakimiś obowiązkami narzuconymi z zewnątrz, że nie mają czasu dla siebie. Gdy już nadejdzie wieczór i noc, to zerywają tę noc, by odzyskać choćby odrobinę poczucia kontroli nad swoim czasem i życiem. Robią to kosztem snu, a w nocy w takiej sytuacji siedzi się po prostu przyjemnie, bo nikt nie przeszkadza. Niestety wszystko odbywa się kosztem długu snu, który jest niespłacalny i kosztuje nas zdrowie. No i oczywiście bez zupełnego szacunku dla chronotypu. Po trzecie, specjaliści zajmujący się chronotypami rekomendują, że niezależnie od tego, jaką tendencję u siebie zaobserwujemy, nie powinniśmy nigdy chodzić później spać niż o północy, a najlepiej wyznaczać sobie limit do 23. A to właśnie w wyniku nieubłaganych cyklów hormonalnych i licznych mini zegarów biologicznych, jakie w naszym organizmie funkcjonują. Zaburzenia ich funkcjonowania nieuchronnie będzie prowadziło do procesów degeneracyjnych i poczucia zmęczenia, nawet jeśli spaliśmy uczciwe 8 godzin. To jeśli było to 8 godzin w ciągu dnia, to i tak będziemy czuć zmęczenie. Żeby dodać do pieca, to niedospanie łączy się z tematem mikrosnu, takiego przemęczeniowego tiku, który sprawia, że dosłownie na chwilkę tracimy kontakt z rzeczywistością i się wyłączamy. Ta chwilka to może być tyle co mrugnięcie, kiedy jesteśmy wypoczęci, ale zmęczony organizm zafunduje nam dwusekundowy mikrosen w losowym momencie, na przykład wtedy, gdy prowadzimy samochód. 70 km na godzinę na lokalnej drodze międzymiastowej daje 40 metrów, przejechane bez żadnej kontroli nad tym, co robisz. To wystarczy, aby nie zareagować na auto hamujące do skrętu z drogi przed nami, albo przed losowym wydarzeniem na drodze, albo żeby przegapić mały zakręt. Podejrzewa się, że mikrosen odpowiada za dziesiątki tysięcy wypadków drogowych rocznie. Na końcu wątku o śnie warto pamiętać o odpowiedniej higienie sypialni,
czyli wygodnym materacu, nie za wysokiej temperaturze w okolicach 18-19 stopni, ewentualnym nawilżeniu, jeżeli powietrze jest bardzo suche, odpowiednim wyciemnieniu, np. poprzez nieprzepuszczalne rolety, oraz rezygnacji z ekspozycji na światło monitora, telewizora czy smartfona na godzinę przed snem, bo tyle czasu potrzebuje umysł, by przejść płynnie z płytkiego odpoczynku do faktycznego cyklu melatoninowego. Po prostu czytaj do spania. Wycisz się do czasu, gdy samodzielnie zaśniesz. Do dobrego snu nie potrzebujesz gadżetów monitorujących cykle głębokiego i płytkiego snu. Temat jest dobrze przebadany. Jeśli nie nabierasz długu snu i masz uregulowany cykl dobowy, będziesz zasypiać i budzić się w miarę samodzielnie, bez potrzeby nawet dowalania sobie budzikiem. No i druga kwestia. Dopalacze, stymulanty i legalne narkotyki, czyli twoja dieta dookoła snu. Ogólnie dieta, to co jesz, jest istotne, ale popatrzmy na krytyczne elementy, które zaburzają twój sen i sprawiają, że nasze cykle regeneracyjne wariują. Pierwszy winny? Kawa, a konkretnie kofeina, która jest obecna nie tylko w samej kawie, ale również w coli, Pepsi czy nawet herbacie, no i w napojach energetycznych. Kultura picia kawy, w szczególności rano i na pobudzenie, jest no spoko, ale ile tej kawy? Ile tego cukru do niej? Nawyk picia kawy na zmęczenie to taki toksyczny cykl. Czuję się zmęczony, więc walnę sobie kawkę albo energetyka. To się pobudzę. No i przez 2 godzinki faktycznie jestem pobudzony, tak samo jak moje jelita. Super. Jednak gdy pierwsze uderzenie ciśnienia opada, dopada cię podwójna senność i zmęczenie. Zaczyna się sinusoida i walka samym z sobą. Gorzej, bo według badań wypłukanie kofeiny z krwiobiegu trwa nawet 12 i więcej godzin. To znaczy, że kofeina sama w sobie może utrudniać wieczorne procesy regeneracyjne. Wyobraź sobie więc walnięcie energetyka przed komputerem o 19 czy 20 albo kawkę o 16 po pracy. Masz dawkę kofeiny, która będzie buzowała we krwi całą noc. Ty możesz spać, ale będziesz mieć rozregulowanych kilka zegarów biologicznych. Kilka procesów regeneracyjnych będzie miało problem z odpalaniem się. Możesz mieć problem ze snem głębokim. Rada? Dawkuj kofeinę odpowiedzialnie. Najlepiej, jeśli już musisz, tylko rano. No i a propos diety, kolejna rzecz. Jedzenie przed snem. Dlaczego jest niezalecane? Przecież z pełnym brzuchem można iść spać. No pomyśl sobie. Trawienie to cała orkiestra hormonalna w twoim żołądku, wątrobie, krwiobiegu i jelitach. To organizm pracujący na wysokich obrotach. A do czego służy sen? Do wyciszenia się, do głębokiej regeneracji. Trawienie mu tego nie ułatwi. Dlatego też niektórzy mówią, że gdy pojedzą przed spaniem, to potem mają koszmary. Dlaczego? No bo płytko śpią, niespokojnie, słabo. Sen zamiast regenerować, męczy. Ja praktycznie przestałem pić kawę. Naprawdę wiele się zmieniło w moim poczuciu wypoczęcia po spaniu, kiedy zrezygnowałem z picia kawy. A jeśli już, to piję ją tylko rano. Tak samo nie jem kolacji później niż o 19. Kolejna rzecz to różnego rodzaju stymulanty i suplementy w stylu adaptogenów czy olejków CBD. Nawet nie zliczę, ile dostałem ofert w przeciągu 2 ostatnich lat, by promować olejki CBD na lepszy sen, na lepszą produktywność, na lepsze skupienie i 1000 innych super efektów. Jest powód, dla którego z tych ofert nie skorzystałem, choć niektóre były finansowo bardzo atrakcyjne, kilkukrotnie, nawet 10-krotnie większe kwoty niż za promocję dowolnej książki u mnie na kanale. Chodzi o zgodność rozdmuchanych twierdzeń producentów tych suplementów z tym, co raportują rzetelne badania na ten temat. A za rzetelne badania mam na myśli opublikowane kliniczne próby w dziennikach peer review, a te dostarczają wybitnie rozczarowujące rezultaty wskazujące, że olejki CBD są co najwyżej obiecujące w obniżaniu uczucia lęku, ale nie odnotowują wyraźnej poprawy w spaniu czy w innych pozytywnych efektów. No i wygląda na to, że raczej nie szkodzą. Adaptogeny natomiast to trochę przepisany na nowo mit starożytnej medycyny chińskiej, która regularnie w badaniach wskazuje efektywność analogiczną do zwykłego ziołolecznictwa oraz klasycznie potężny efekt marketingowego placebo. W ogóle starożytna medycyna chińska w rozwoju osobistym jako takim to temat na zupełnie oddzielny film. W skrócie jednak warto pamiętać, że bardzo dobrym i sprawdzonym super tanim sposobem na obniżenie napięcia i stresu jest nasza herbatka z melisy i nie kosztuje kilkuset złotych jak większość adaptogenów. Sprawdziłem literaturę w temacie. Wiem, że w komentarzach pojawią się osoby bardzo oburzone na CBD lub moją opinię o adaptogenach, ale poszukajcie sobie badań na ten temat i to nie na stronie producenta. Jest powód, dla którego nie są to zatwierdzone leki z potwierdzonym działaniem klinicznym. I taka trzecia, bonusowa rzecz. Wypalenie. Do tych 2 kluczowych rzeczy chciałem dodać na koniec wypalenie. Przepracowanie może przybierać różne formy, zarówno
Tu zwykłe przepracowanie w pracy, które prowadzi do wypalenia, ale i przepracowanie w wyniku bycia ciągle czymś intensywnie zajętym, na przykład obowiązkami domowymi czy opieką nad dziećmi. Tu właśnie pada kluczowe sformułowanie – wypalenie. Scharakteryzować wypalenie można w prosty sposób. To za dużo, to niezdrowo. Na wypalenie składa się przede wszystkim monotonia, przesyt, nuda oraz rozczarowanie wynikające z faktu, że to, co się wypaliło na początku, było ekscytujące i dużo obiecywało, a obecnie jest ponurą rzeczywistością, od której nie sposób uciec. To prowadzi nas do konkluzji, że obok snu potrzebujesz też odpoczynku, bo choć ja osobiście nie nauczę cię wiele o dobrym wysiłku fizycznym, to mogę ci rekomendować zdecydowanie aktywny wypoczynek, ale dosłownie wypoczynek, oderwanie się jak najczęściej od rutyny do momentu, w którym zatęskniesz za swoim regularnym, codziennym życiem. Czego ci życzę? No i co? Dzięki za twój czas i pozostań nieprzeciętny. Cześć.